Hello everyone. Tuesday today is. We have rainy weather, very bad weather. But after job, when I come on my house, I will saw sun. Because I received my fast and I am very glad parcel from Poland. So this is from Poland, like I say, and parcel was from lady what channel named Alalandia. So I will Alalandia. So I will put on description box her channel YouTube number or how called this, and on this video I will show what I received from Poland, from actually Alicia Mazurkowska. So I will start it, and sorry, but I will think that I must make this video on Poland, so I will make this video on Poland. But the first I wanted to show with you paper in what was inside on this paper was this parcel, Star Wars paper. You will saw. Here on this part was address, and this was inside. So I don't actually much like Star Wars movie, but I don't fanatic this movie, but I will reuse this paper. So I will glad that I will receive this paper. Więc na w języku polskim teraz i cały film będzie w języku polskim, ponieważ dostałem przesyłkę, moją pierwszą przesyłkę z Polski od Alicji Mazurkowskiej. I myślę, że mnóstwo ludzi wie Alicję. Jeżeli nie, no to wylinkuję jej kanał, więc możecie zobaczyć. I ta przesyłka była, to właśnie o czym mówiłem po angielsku, ta przesyłka była zagarnięta w ten papier Star Wars. Nie jestem fanatykiem Gwiezdnych Wojen, ale wykorzystam ten papier, więc bardzo dziękuję Alicji za ten papier i przetnąłem po prostu go na dwie części, żeby było łatwiej wykorzystywać. I teraz otwieram przesyłkę. Pierwsze co widzę, to jest papier. Gram na milimetr kwadratowy. Collection Crafting Blue Angel. Więc pokażę co jest. Takie taśmy.
Mamy dzisiaj nie za bardzo fajną pogodę. Całą noc szedł deszcz i teraz również idzie. I wczoraj cały dzień, także... Także. O! Kurde. Szkoda będzie tego wykorzystywać nawet. Tak, o, w ten sposób. Więc pokażę tak. Dwustronny papier. Następny, Seven Dots Studio. I okazuje się, że ta Seven Dots Studio to jest firma polska. Nie wiedziałem o tym. Taki vintage'owy. I tutaj z cyframi. Live, tu i 8, 4, 3, 7, 0, 1. Takie te. Więc na tym papierze można się uczyć angielskiego, kto by chciał. A to jest kolekcja, są różne kolekcje. Lost and Found. To jest ta kolekcja Lost and Found. Ta kolekcja Welcome to Happiness. Lubię ten kolor, taki blady. To jest fajne. Następny Power of Love. To jest ten papier. No, kurde. To jest jak. Chyba tak. O. To jest fajne również. Takie z rękopismem. To jest Biskrab. Polska firma również. Czerwony w takie kwiatuszki małe. A tutaj to te babeczki, laleczki, nie wiem jak nazywacie, myślą, że są to rosyjskie nacjonalne lalki. Ale to nieprawda. Są to japońskie nacjonalne lalki robione z drewna. Ale Rosjanie swego czasu ukradli te lalki i przyswoili i mówią, że to są rosyjskie nacjonalne. Także teraz wiecie, że to są japońskie babeczki. Więc to jest ten papier. Okej. Teraz o. Taki zielony. Super. Bo kartek jest fajny. Mam parę takich kolorowych. I to jest robienie konwertów. Chyba szablon jest tutaj. Zaraz zobaczę. Minutkę. Otwieram tą kopertę. Aha. I zobaczymy, co jest w środku. O, super! To jest fajne. To są szablony na kopertę. Nie widziałem takich w ogóle. Czyli można wykorzystywać do jakiegokolwiek papieru. Super! Naprawdę super.
Te małe również wykorzystam do czegoś. Superniczo, superniczo. Wysłano mi pewnego czasu szablon na duży, na dużą kopertę, ale na takie małe nie widziałem jeszcze w ogóle, więc teraz to będzie super robienie kopert. Tym więcej, że można wykorzystywać jakikolwiek papier. Super. I te szabloniki to będą dobre do, znaczy te koperty będą dobre do junk żurnalów różnych. Tym więcej są różne kształty tych kopert. Więc jeżeli by ktoś miał, nie, na pewno to nie jest produkt polski. China, jak zawsze. Ale nie wiem, gdzie Alicja to kupiła. Jeżeli by ktoś by miał okazję kupić dla siebie takie coś, to bardzo polecam. Zwłaszcza jeżeli ktoś interesuje się tematem junk żurnalów, albo takie koperciki również będą fajne na albumy, do albumów, do wykorzystania w albumach. Także bardzo polecam kupić sobie taki nabór. Może nieco inny, ale takie szablony będą fajne. Super, bardzo dziękuję za to. Пять штук Tiger. Так выглядит тваж тей коперты. Шут. И тыл. Также, ежели бы, мови еще раз, ежели бы ктось мял оказии купить то-то, super jest. Quilling. Tasiemki do quillingu. Co prawda nie robię quilling, ale wykorzystam. Chacos.pl. Chacos.pl. Wykorzystam ich. A może i spróbuję, nie wiem. Kiedyś próbowałem, ale nie za bardzo moje, prawdę mówiąc. Eluniu, zobacz. Pergamentowe torebki. Kurde, super. Teraz kawałek czegoś takiego. Fajne to jest, taka siatka. Wykorzystam. Para młoda. Klamerka duża. Wiedziałem, jak Alicja to robiła na wideo. Także super. Są to prace Alicji. Taka twarzyczka. To można by było wykorzystać zrobienie jakiejś art laleczki. Fajne by było. Na pewno tak zrobię. I ten również Alicja to robiła.
zielony kolor poduszeczki do stemplowania, sznurek. Mam takich sznurków dużo, także nie wiem, czy teraz momencik, próbuję znaleźć. O, widzicie ile? Także, ale to nic. Będę wykorzystywał to. Tak, taki stempelek. Made by me. Taki vintage'owy. Gumowy, super. To jest na pewno również praca Alicji. Yin i Yang. Yin i Yang. Dzień i noc. Kobiece i mężczyznackie. Czarne i białe. Wreszcie. To fajne. Super. Na pewno to wykorzystam do zrobienia, tak już widzę to, na pełnym boksie. Ale muszę znaleźć taki drewniany boks gdzieś. Także. I teraz taki mały woreczek. I taki metal. Na Halloween. Czapka wiedźmy. Domek. Takie. Domek. To chyba jakaś korona. Rower. Zawieszki. Pokażę. Kolumna. Jakiś kombajn czy co? Śmietnik chyba. Serducho i mikrofon. O. Super. Super. To pójdzie do innego boksa. Teraz tutaj coś. Zaraz zobaczymy co. Tak, przede wszystkim te kwiatuchy. I nie wiem z czego to jest. Ale jest super. Serduszko w środku. Kwiatek. Chyba albo ciasto z, jak to się mówi? No, które solą. Albo ta glina jakaś, nie wiem. Ale fajne. Fajne to jest. Tutaj pergaminowy woreczek. O, tutaj jest jakaś buteleczka. Deco Professional Glass Paint. Zielony. O. Zielony. O, kurde. Ale to chyba buteleczka jest zielona. A może i nie. Nie. Nieważne. Ale jeszcze jeden. Jak to u was nazywa się? Torebka śniadaniowa czy jak? Ta biała torebka. Pergaminowa.
Супер. Остатньо інтересую мені те торебки. Наче інтересую. Віджав їх ружне, і у нас, наприклад, сов єдне, а, наприклад, зі стану присуваю мі цілком інне, więc можу повідати, що колекціоную, зачем колекціонувати те торебки, также Так, ефемер, картка з ефемером до вичинання, напевно. Не вім, але буду використовувати то все. І зараз такий малий міні-альбумик. Менський. Мотель. Піва. Ząbkami. Ha, kurde. A, chyba tak. Taki. Kurde, no przypomina mi. A nie, to jest handmade. О, тут такий апаратчик з копертою. Тут копертка є. Тут копертка. Файно то є. Куди? Тут копертка. Тегі. Копертка. Може спробувати такий альбом зробити. А, і тут є приклеєний до бази. Файно. Такі міні. Але то є... А, то са коперти. Звикла коперти. No, super. Kiedyś robiłem, próbowałem robić skoper taki, ale mówię, nasz klej, zwłaszcza ten PFA, czy jak to mówię, nie jest dobry dla sklejania tego papieru skrapowego. Więc w danym momencie używam taki techniczny PVA i no na razie nie wiem jakby się sprawował na albumach, ale tak to do Gluebook czy do czegoś innego sprawuje się dobrze. Tak, to jest jakaś guma, tylko Alicjo, nie wiem do czego ona się nadaje, ta guma. Także musisz mi napisać, co to jest i jak tej gumy używać. Dobrze. Pokażę ten zielony. To jest foam. Dwa kawałki foamu. I teraz to już Pusto. I teraz dużo takich tych. Po angielsku to się mówi napkin. Po polsku. Zaraz chwileczkę. Te. Ale w środku jest czekolada. Gorzka. Super. Polska czekolada. Jak to jest? Lekarstwo na stres.
Nie, to takie te. Takie te. Z prezentami. Bożonarodzeniowe. Z tymi pańczochami. Fajne te pańczochy są. O! Rustik. Taka wiejska country gwiazda. Tak. Misio. Kurde. To fajne by było na kartce. Będę próbował. To jako tło. Fajne, srebrne i złote. Halloween. Nie za bardzo tego mam, ale trochę mam. To jest super. Vintage'owy anioł. Kwiaty. Tulipany i... Nie wiem jak to. Jakie to kwiaty są te. Fajne kolory. No motyle. Super. Takie kolorowe. Jako tło będzie, albo jako pojedyncze elementy. To fajne. To fajne i to z tego można na przykład by było zrobić samemu coś. Takie gwiazdy, takie choinki, serducha. Te, budynek. Super. Ha! Vintage'owe, te retro. Myślałem, że to bolek i lolek. To podobne są. Piraty. No to fajne. O, happy birthday z tej strony. A tutaj takie baloniki. Super. Super, super, super. Także to jest mój happy mail. Pierwszy z Polski. I między innymi w jednym sklepie widziałem, nie wiem tylko czy cienki, czy gruby, ale kolorowy foam. Także będę próbował coś robić z tego. I będę wracał do tych wideo, które pokazują jak robić kwiaty. Także. Z czasem zresztą tak powiem. U nas również co nieco się zjawia. Także w tym wideo to jest wszystko. Bardzo, bardzo Alicja dziękuję za ten happy mail, a zwłaszcza za ten antystresowy lek. Więc so this is all on this video. This is a happy mail from Poland and I will say thank you to Alicia from this happy mail, and if you want, you will saw Alicia channel and just subscribe. Alicia made video on Poland, but I think it's not important because who will like art, not important is war language. So thank you to all who watch this video, thank you to all who comments this video, and to the next video. Bye.